kongres ESG Polska Moc Biznesu. Jesteśmy w Warszawie, gdzie dziś rozmawiamy o społeczeństwie, gospodarce i środowisku. Kolejna debata za nami, a my kontynuujemy ten temat na gorących krzesłach. Moim i Państwa gościem jest pani Monika Gorgoń, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry pani Moniko. No to w takim razie kontynuując ten temat z debaty, jak zarządzać ryzykiem w trudnych czasach? W trudnych czasach, proszę Państwa, należy zarządzać ryzykiem w sposób efektywny przede wszystkim. Kryzys pandemiczny, jak i kolejne kryzysy, kryzys związany z wojną na Ukrainie i obecne kryzysy, kryzys energetyczny, żywnościowy, pokazały, że spółki, które mają rzeczywiście efektywne systemy zarządzania ryzykiem, łatwiej sobie radzą z trudnymi sytuacjami. Niestety te spółki, które nie mają takich systemów, mają te systemy nieefektywne, przestarzałe, niestety są narażone na wszelkie ryzyka związane z niewypłacalnością, a nawet z upadłością. Co to jest efektywny system w takim razie? Efektywny system zarządzania ryzykiem, Szanowni Państwo, to jest system, który jest dostosowany do organizacji, jak również przewidujący zagrożenia, jakie mogą się pojawić. Taki system powinien być często aktualizowany, powinien mieć zagrożenia dostosowane do danej sytuacji, do kryzysów, jakie mogą nastąpić, powinien mieć odpowiednie plany awaryjne, plany naprawcze. A gdzie leży problem, że podmioty tego nie mają? Te, które miały z tym kłopot, z tym zarządzaniem ryzykiem. Gdzie leży ten problem, co jest największą trudnością, żeby faktycznie to wdrożyć i dobrze zarządzać tym w czasie kryzysu? Myślę, że część organizacji w ogóle nie dostrzegało do tej pory, że zarządzanie ryzykiem jest ważne, ponieważ wszyscy liczymy się z tym, że ryzyko jest. Ryzyko towarzyszy nam w życiu gospodarczym, codziennym. Jednakże często nie zarządzamy tym ryzykiem, nie potrafimy tego robić. I dopiero właśnie takie sytuacje kryzysowe pokazują, że tym ryzykiem trzeba zarządzać, że zarządzanie pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji, ale również ma ten pozytywny aspekt, czyli pozwala tak zwaną suchą stopą przejść przez trudne sytuacje, zachować stabilność finansową oraz bezpieczeństwo dla całej organizacji. Jeżeli mogłaby pani ocenić, jak zdajemy ten egzamin teraz? Jest mi ciężko powiedzieć o całej gospodarce, ponieważ to w zależności od danego sektora. Ja mogę tylko powiedzieć o Giełdzie Papierów Wartościowych, że jeśli chodzi o giełdę, to kryzys pandemiczny zdaliśmy bardzo dobrze. Jako giełda i cały system zarządzania ryzykiem pokazał, że mieliśmy stabilne warunki finansowe. Zachowaliśmy bezpieczeństwo zarówno dla naszych pracowników, jak i dla inwestorów. I tak naprawdę nauczyliśmy się tego, że nadal pracujemy nad tym systemem, aktualizujemy go. Nasz zespół zarządzania kryzysowego pracuje, można powiedzieć, spotyka się cyklicznie. Ja jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i o ten kongres, to niezmiernie ważną kwestią jest właśnie może nie nowe ryzyko, ale ryzyko niewdrożenia ESG. I to chciałabym jakby na koniec naszego wywiadu powiedzieć, że z perspektywy giełdy widzimy, że to jest trend, który będzie pokazywał i zmieniał oblicze inwestora, gdzie nie liczą się już tylko wyniki finansowe, ale także tak zwane czyste przedsiębiorstwa, które przestrzegają ładu korporacyjnego, dbają o pracowników, o ochronę środowiska i niewdrożenie tych standardów będzie ogromnym ryzykiem na przyszłość dla takich podmiotów. Czyli ładną klamrą pani powiedziała, jakie są wytyczne, żebyśmy faktycznie przy kolejnych jakichś zawirowaniach na rynku byli w stanie sobie lepiej z nimi poradzić. Bardzo dziękuję za pani komentarz. Dziękuję również.